Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian, witam was w kolejnym odcinku Back to Glory. Tak jest, czas na odrobinę gameplayu z FIFA 19 na moim kanale. No niestety ostatnio poszło mi fatalnie, przegrałem dwa spotkania, w związku z czym mam bilans 3-1-3 do końca ligi. 3 mecze, ja do utrzymania się w lidze potrzebuję 15 punktów, czyli dzisiaj plan jest prosty, po prostu dwa zwycięstwa, no niestety. No w tym sezonie nagrody nie zgarnę, jednak spokojnie będzie następne podejście i wtedy o nowego golkipera powalczymy. Standardowo dla przypomnienia wyzwania o Roberto Carlosa, z którymi jeszcze niestety nie ruszyliśmy, bo no, przegrałem dwa spotkania, nie najlepiej to wyglądało w ostatnim filmie, jednak Roy Keane, czyste konto. Spróbuję, naprawdę spróbuję je dzisiaj zachować. No dobra, bez przedłużania, jak to w tej serii, od razu przechodzimy do spotkania. Kilka totsów, dwie ikony, Nedved oraz no, ten blond, tylko jaką on formacją zagra? Zakładam, że 4-1-2-1-2, Nedved jako środkowy pomocnik ofensywny, Hazard z Cruze na napadzie, nie wiem. Czas pocisnąć, ostatnio no, to było słabo. Trzeba wygrać dwa mecze, oczywiście wierzę w siebie. Bo wiara jest najważniejsza. Oczywiście te odcinki są nagrywane do przodu. Ja w rzeczywistości kontynuuję swój odwyk od FIFA. I mam nadzieję, że idzie mi on bardzo dobrze. No dostępu do gry na pewno nie mam. Ale no, nie ukrywam, no co innego. Grać w FUT Champions, tak cisnąć te mecze. A tutaj nagrywać Back to Glory. Bo oczywiście no, potrzebuję tych zwycięstw. Ale jest odrobinę luźniej. Mam nadzieję, że wreszcie Thierry Henry zdobędzie bramkę, ponieważ nadal czekamy na jego pierwszego gola w tej serii. Oczekiwałem od niego troszeczkę więcej, ale z drugiej strony teraz no, gramy przeciwko takim kartom Team of the Season, to nawet te najtańsze są w stanie zatrzymać każdego z moich piłkarzy. Nie traktujcie tego jako wymówkę, tylko to jest fakt, bo mam wrażenie, że czasami w komentarzach już przesadzacie z tym, że ja ciągle narzekam. ITP? Nie, ja po prostu mówię. Taki 1-2. A może coś w tym stylu. Jest Ronaldo. Henry podanie piętą. To powinna być jedenastka. Paweł Nedved. Dośrodkowanie. Nic kreatywnego. Jeszcze tutaj faul na naszym bramkarzu. Sędzia tego nie odgwizdał. Widzimy, że arbiter dzisiaj nie jest w najlepszej dyspozycji. A to niedobrze. W sensie nie, żebym ja potrzebował pomocy sędziego, ale... Może na voleja. Thierry Henry i tak jest, 1-0, debiutancka bramka, jest to jeden gol z dystansu zaliczony do wyzwania o Roberto Carlosa, to mnie bardzo cieszy, fajnie, fajnie, że ta karta potrafi wykończyć w taki sposób, nie było to najmocniejsze uderzenie, ale widzimy złe ustawienie bramkarza, kompletnie nie zareagował, czyli no cóż, jak to przy tym schemacie, przeważnie bramkarze głupieją. Odegaard, Thierry Henry. Okej, fajnie zabiera się z piłką. Czy Dani da Costa go zatrzyma? Czy Blongo zatrzyma? Tak. Francuzowi się to udało, ale mamy kolejny out. Trudno będzie coś z niego zrobić. Hadzi. I główka i gol! 2-0! Przypadkowy gol. Mówię całkowicie poważnie, nie taki był mój plan. I słuchajcie, czy to będzie rage quit? Jeśli to będzie rage quit, to oznacza, że... Mamy czyste konto. Tak jest! Roy Keane trafia do naszego zespołu. Dobra, to było szybkie. Roy Keane wreszcie wylądował w naszej drużynie, no i teraz ten środek pomocy wygląda naprawdę solidnie. Wydaje mi się, że z Renato Sanchezem stworzy naprawdę solidny duet. Czas na kolejny mecz. Och, miła odmiana. Jednak zakładam, że to może być spotkanie a la to z odcinka Ultimate Team, w którym ogłaszałem przerwę. No, to było straszne. No okej, w związku z tym, że udało się odblokować Roya Keane'a, to wydaje mi się, że nadszedł czas na jakieś kolejne wyzwanie. No i tak patrzę na mój zespół. Mamy Auriego, mamy Ronaldo, mamy Hadziego. No, ta ofensywa jest już prawie kompletna, więc wypadałoby ją skończyć. O kim ja myślę? Myślę, proszę Państwa, o momencik. Chciałbym strzelić gola Henry, kurczę, ta kontrola piłki, muszę go jeszcze wyczuć. Aż tak dużo meczów, jednak tym piłkarzem nie grałem, nie trenuję na tym koncie, więc tak... Czasami trudno się przestawić z tych kart, którymi gram na Xboxie, ale oczywiście są one naprawdę w porządku. To, co chciałem powiedzieć, to prawy pomocnik. Bo jako, że gram formacją 4-2-3-1, to ten prawy pomocnik może być prawym pomocnikiem. Henry dobrze śmiga na skrzydle, więc wydaje mi się, że no, są trzy opcje, prawda? George Best, momencik, to musi być bramka. Za mocne podanie. Albo George Best, albo Luis Figo, albo JJ Okocha. Jednak według mnie najlepszą opcją będzie George Best.
Czy to siądzie? Raz już siadło, czy siądzie po raz drugi? Jaj, szczęsny obronił, mogłem spróbować nad murem, ale pamiętacie, raz mi już tak wyszło, chciałem to powtórzyć. Dobra, nie oglądamy powtórki, tylko ciśniemy dalej. Odegaard, może jakiś indywidualny rajd teraz, cyk. Ruletka. Jeszcze raz. Oj, Radża. Hadzi doskonale, nie ma spalonego, tylko czy będzie bramka, ale on się wolno zabrał z futbolówką. Tak czy siak, jest podanie, jest Renato Sanchez i ponownie Wojtek Szczęsny. W wybitnej formie dzisiaj, trudno jest pokonać Polaka Rodaka, ale okej, ponownie chciałbym zrobić coś Odegaardem. I to coś udało się zrobić. Martin Odegaard jeszcze mnie nabił. Brawo. No i to musi się skończyć golem Thierry Aury. Uderzenie przy słupku. 1-0 wreszcie. No rozstrzelał się, bardzo mi się to podoba, bo jednak... Sprowadzamy takie nazwisko, taką kapitalną kartę, a on nie strzela w pierwszych odcinkach. Jak widzimy, trzeba było go odblokować i teraz powinno pójść już z górki. Aury poczekał, jest Hadzi. No i czy Odegaard to skończy? To jest dogodna sytuacja. Martin przysłuch ze słabszej nogi, ale najważniejsze jest to, że po 45 minutach prowadzę 1-0. Nie jest to najgorszy mecz, trochę mało takich 100% sytuacji miałem, czas to zmienić. I teraz, nie wiem czy był spalony, był, kurczę, a to mogła być tak piękna akcja, Ronaldo by poszedł, zdobył gola, może kolejny rage quit, kto wie, a tak to trzeba nadal cisnąć, ale można też to robić w taki sposób, przewidywać zagrania rywala, wow, Odegaard, fajna piłka, Aury i znów La Croqueta przy słupku, 2-0. Kopiuj i wklej, co ja mogę powiedzieć, ale mówicie mi, bym uderzał przy słupku po ziemi, to uderzam przy słupku po ziemi i jak widzimy, naprawdę warto. Dries Mertens, nie chcemy stracić gola. Ronaldo i doskonale, to jest bramka z dystansu 3-1 i kurczę, to oznacza, że tak jest. Roberto Carlos w dzisiejszym odcinku trafia do naszego zespołu. Powiedziałem to za szybko, ale poczekajcie chwilę. Renato Sanchez czekał na możliwość podania i teraz 4-1. Ale oni się dobrze rozumieją, naprawdę kapitalny jest ten napad. Bo teraz gram w ustawieniu 4-1-2-1-2, czy tam cokolwiek. Po prostu mam dwóch typowych napastników, no i sami widzicie, że to działa naprawdę dobrze. Choć rywal tak po tej pierwszej bramce się obudził, ale przewidywalne to uderzenie było i nawet utrzymaliśmy piłkę w boisku, to mnie cieszy. I znów Renato Sanchez dokładnie w tempo. Ronaldo. Czy będzie hat-trick? Nie ma. Kurczę, nie ma. To jest interwencja Wojtka Szczęsnego, a więc dobrze. Posyłamy piłkę i zdobywamy piątego gola. Może Odegaardem? O, rzut wolny. Można i tak. Thierry Aury i to jest bramka! 5-1! Wow! Po prostu wow! Nie przypuszczałem, że to wejdzie. A jednak udało się i tym samym zaliczam wyzwanie z rzutem wolnym, z bramką z dystansu. Naprawdę jeden z najładniejszych wolnych strzelonych przeze mnie w tym roku. No to jest magia tej serii. Najpierw George Hadzi, teraz Aury. Coś niesamowitego. Utracono połączenie z przeciwnikiem, jednak tego jako rage quit nie traktuję, ponieważ rywal po prostu nie grał, on odłożył pada, przez co wyrzuciło go za brak aktywności, więc nie traktuję tego jako tę dziką kartę do następnych wyzwań. Dobrze, mamy utrzymanie w lidze. Wyzwania o Roberto Carlosa ukończone, a więc co mogę powiedzieć, czas na kolejną prezentację. Nie ma co ukrywać, Firpo spisywał się naprawdę kapitalnie i z żalem umieszczam go na ławce rezerwowych, ale tak czasami musi być. I wiecie co? Tak rozkminiam, co mogę ulepszyć, ponieważ wygrałem dwa spotkania. Mogę kupić nowego złotego piłkarza lub Informa do oceny ogólnej 85 i chyba posadzę na ławce Odegaarda, a kupię Sancho.
po prostu Sancho. Nie ukrywam, że chciałem go w zespole umieścić odrobinę wcześniej, jednak ze względu na Odegaarda, to tak postanowiłem skupić się na Norwegu, jednak teraz Martin będzie naszym zmiennikiem i Jadon oczywiście ma niższą ocenę ogólną, właściwie... Nie, no statystyki mają podobne. Zależy mi na tych 5 gwiazdkach sztuczek, tak samo jak Martin, Jadon również je posiada. Odrobinę więcej tempa, myślę, że lepiej się spisze właśnie w tej roli skrzydłowego ze stylem gry. Myśliwy jest, no już takiego kupiłem na rynku, choć myślę, że tutaj akurat bardziej by się przydał ten, który zwiększa strzały i podania. Ale dobra, myślę, że da radę chłopak. Ligę trzecią rozpoczynamy od nowa. No, miejmy nadzieję, że wystartuje zwycięstwem. Oczywiście zaraz już zagramy spotkanie, jednak sami widzicie, w moim zespole jest już 1, 2, 3, 4, 5, 6 ikon. Jeśli wygram ligę trzecią, to właściwie gdy wygram ligę trzecią, muszę to ładniej sformułować, otrzymuję bramkarza. To oznacza, że mamy jeszcze 4 pozycje do zapełnienia i będę miał pełen skład ikon, a więc wydaje mi się, że czas zacząć walczyć o środkowego pomocnika i tutaj brałem pod uwagę wasze komentarze. Nie chcieliście widzieć tutaj jakich typowych kart typu Vieira, Hulit, ponieważ oni są wszędzie. Na kanałach wszystkich youtuberów, w praktycznie każdym meczu, więc ja stawiam na kartę, której aż tak często w FIFA nie widujemy, czyli Franka Lamparda. Jako, że ostatnie wyzwania udało mi się wykonać dosyć szybko, to trochę tutaj zaszalałem, bo przyspieszyliśmy troszkę ze zdobywaniem nowych kart, a najpierw to wypadałoby, kurczę, dojść do tej linii pierwszej, ale i tak nie jest najgorzej, więc dobrze. 5 goli pomocnikami. I dla mnie pomocnikami są Hadji, Roy Keane oraz Renato Sanchez. Sancho oraz Auriego, no i oczywiście Ronaldo traktuję już jako takich typowych piłkarzy atakujących, skrzydłowych, więc ich do pomocników nie zaliczam. Też przez to będzie trudniejsze, ale myślę, że Hadji weźmie to wszystko na swoje barki. 4 gole z dystansu, no bo wiemy z czego Lampard słynął, dowolnym piłkarzem, oczywiście nie w jednym meczu. 3 asysty środkowych pomocników i mówiąc środkowych pomocników mam na myśli Roya Keane'a oraz Renato Sancheza. Hadji do tego zadania się nie liczy i dodatkowo 2 gole z rzutów wolnych. Standardowo, żeby dostać Franka Lamparda wystarczy, że wykonam 3 z 4 wyzwań. A więc na zakończenie dzisiejszego filmu skład z akcentami z Ligi Niemieckiej. Nie, oczywiście są również piłkarze z Francji. Nie lubię tego prawego obrońcy. Sprawił mi trochę problemów w Food Champions. No, zobaczymy jak lewy sobie poradzi przeciwko mnie. No nie ukrywam, że nawet myślałem o tym, by kupić na Xboxa Roberta Lewandowskiego i zrobić duecik. Lewandowski na szpicy, a za nim Kai Havertz. I to brzmi jak fajny plan, bo... No nie oszukujmy się, na papierze Lewandowski jest jednym z najlepszych napastników, że tylko musiałbym porozmawiać z kimś, kto Robertem miał przyjemność już zagrać, do Manu go nie recenzował, może będzie to robił, spalony, tak jak przypuszczałem, więc porozmawiam z Dominikiem i kto wie. Według mnie to byłby super pomysł i taka piękna historia, wbicie elity z najlepszym polskim piłkarzem, dostępnym w grze, jak nie najlepszym w historii polskiego futbolu, przepraszam panie prezesie. Brzmi jak plan, ale mówię, w związku z tym, że ten odcinek nagrywany jest z wyprzedzeniem, to nie mam zielonego pojęcia, co dzieje się w trakcie footies. Może wykonam zdalnie jakieś wyzwania. Zależy, bo bardzo możliwe, że będą ciekawe karty o, nie wiem, napastników, pomocników, kogokolwiek. I będzie się opłacać zrobić wyzwania albo kupić kartę z rynku. No mówię, nie wiem jak footies wyglądają. Naprawdę jestem ciekaw. A to musi być bramka. Ronaldo! 1-0, gol z dystansu. Mamy rzut rożny po tym nieudanym ataku. Hermoso. Roberto Carlos, o rany. Byłem przekonany, że Auri, bo mają taką samą łysinkę. I żółta kartka dla Pulisic, ale za co? Jakiś faul tutaj miał miejsce? I co, mamy rzut wolny? Mamy rzut wolny. Okej, to wiecie co? Powtórzmy rok 1997. No, mam tę kartę, warto spróbować, a jak siądzie, no to już będzie odcinek kompletny. Za mocno, kurczę, tak mi się wydaje. Roberto Carlos! Ronaldo, Luis Nazario de Lima, ojeny, załatwił Neuera, strzał na pustą bramkę. To była ręka, ale ręka Neuera, więc nic nie mówię. Sancho, ruszaj się do przodu, czekam aż pobiegniesz i pobiegł. Młody Anglik musi okiwać w tej sytuacji Matsa Hummelsa. No i tym samym wymusił rzut wolny. A nie, to nie Hummels, to Marquinhos. Chyba, że tu nie chodzi o tę akcję, bardzo możliwe. To rozwiążmy to spektakularnie. Sancho, to Roberto miałeś to zostawić, a nie ty, egoisto.
Ponownie Sancho leci do przodu, bo to umie robić najlepiej. A Thierry Aury, niech to skończy. Wow, 2-0. Uwaga, Alaba, to może być gol. Ale koleś tak atakuje tymi bocznymi obrońcami, że muszę to wykorzystać. I zobaczcie, mnóstwo miejsca, Jadon Sancho. Delikatne podanie po ziemi. Hadji, Roy Keane i gol! Pomocnik trafia do siatki. Okej, tak, to jest wyzwanie, to jest jedno z wyzwań. Gol pomocnikiem, ale nie spodziewałem się, że to będzie Roy Keane. Asysta Hadziego, to mi się podoba, brawo panowie. Oj, na boisku pojawił się Stefan El Shaarawy i po sposobie poruszania się czuć, że to jest TOC. Ja nim bardzo lubię grać jako, wiecie, zmiennikiem na Xboxie, więc troszeczkę się boję, ale wydaje mi się, że obrona nie zawiedzie. To są doświadczeni piłkarze z ogromnymi umiejętnościami. Damy radę utrzymać czyste konto. Ojeny, Ronaldo! Poprzeczka! Aury, Thierry. Ponownie La Croqueta, Aury, karny! I czerwona kartka dla Marquinhosa, coś czuję. Nie, sędzia oszczędził Brazylijczyka, ale mamy jedenastkę i okej. Gol pomocnikiem. Niech będzie to Roy Keane po raz drugi. Roy Keane! 4-0. Oj, możliwe, że tak jest. Długo rywal czekał na tego gola. Doczekał się minutę przed końcem. Zrobiłem to. Rozpoczynamy Ligę Trzecią od nowa w bardzo ładnym stylu, ponieważ to są 3 punkty, to jest zwycięstwo. I jeszcze rzućmy okiem na statystyki tego spotkania, jak tam asysty. Hadji z 2 asystami, jednak no tak jak mówiłem, ja szukam asystu Keane'a oraz Renato Sanchez'a. Jednak 2 bramki właśnie Keane'a. Solidny, naprawdę solidny mecz. Co mogę powiedzieć? Czas zakończyć dzisiejszy odcinek. Same zwycięstwa, mam nadzieję, że wam się to podobało. Kilka niezłych goli. Jest forma. Jest forma i powiem wam, że naprawdę nie mogę się doczekać zagrania Foot Champions na tym koncie pełnym składem ikon, choć nie wiem, czy wcześniej sobie nie pyknę ligi weekendowej troszeczkę biedniejszą drużyną, w sensie wiecie, bez uzupełnienia całego składu, bo chcę wreszcie sprawdzić, jaki jest ten mityczny poziom na PlayStation 4, ale to gdzieś dopiero pod koniec miesiąca. Jeszcze raz bardzo dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Back to Glory, gdzie... No będziemy walczyć o Lamparda i o punkty w Lidze Trzeciej. Pozdrawiam, cześć!